Ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, podatkach i teorii gier. Teoria gier w praktyce zbrodni. Iwona Wieczorek. Szczegół na pierwszym planie z monitoringu. W uzupełnieniu hipotez przedstawionych już na kanale Ekonomia w jednej lekcji w cyklu Teoria gier w praktyce zbrodni. W trzech filmach o Iwonie Wieczorek hipotez wskazujących na bliskiego znajomego i lub grupę przestępczą, które się wyłoniły, te hipotezy, gdy spojrzeliśmy na zaginięcie dziewczyny przez pryzmat właśnie teorii gier, za którą kilkunastu profesorów ekonomii i matematyków otrzymało Nagrodę Nobla. No więc w uzupełnieniu przedstawionych hipotez zwrócę dziś uwagę internautów poszukujących odpowiedzi na pytanie, co stało się z Iwoną, na pewien szczegół, który może nie mieć żadnego znaczenia, a może je jednak mieć. Pozostawię to Państwa ocenie. W każdym razie, tak jak w przypadku hipotez przedstawionych na tym kanale, spojrzymy na ten szczegół, o którym za chwilę, w świetle teorii gier i dylematu więźnia. Przypomnijmy, że dylemat więźnia to taka teoretyczna sytuacja, gra, najlepiej znana z teorii gier, pierwszoplanowa można by powiedzieć. I w tej grze osadzeni więźniowie nie mają zaufania do siebie nawzajem, co jest kluczowe w tej grze, że gracze nie mają zaufania do siebie właśnie. I ten brak zaufania w przypadku konieczności wyboru albo współpracy z prokuratorem, wyjawienia przestępstwa wspólników i ich ról w zamian za obniżenie kary kosztem pozostałych, którzy jeżeli będą milczeć, to dostaną wysoki wyrok, albo wyboru milczenia, to znaczy braku współpracy z prokuratorem, co w przypadku, gdy inni zdecydują się na tę współpracę, prowadzi właśnie do najwyższego wyroku. Kalkulują ci osadzeni przy takiej alternatywie, że skoro nie ma pewności, jak się zachowają pozostali, nie ma sensu się narażać na najwyższy wyrok i indywidualnie decydują się współpracować z prokuratorem, unikając w ten sposób najwyższego właśnie wyroku. Gdyby to inni, pozostali, odpowiedzieli na ofertę współpracy i wyjawienia współsprawców. W przypadku zaginięcia Iwony Wieczorek nie realizuje się jednak wyżej wymieniony klasyczny dylemat więźnia. Bo może jak doszliśmy do ostatecznego na danym etapie wniosku zaprezentowanego w części trzeciej Game Over, ale także wcześniej, w części drugiej i pierwszej już też właściwie, że najbardziej prawdopodobne, że istnieje silna więź między sprawcami lub sprawcą i pomocnikiem, pewnie wskutek więzi rodzinnej, która to więź powoduje, że nie ma wyrachowanej kalkulacji, jak w klasycznym dylemacie więźnia. Natomiast i tak w ukryciu ciała musiała pomóc grupa przestępcza i w tym przypadku musiał zadziałać dylemat więźnia, ale nie klasyczny, jednokrotny, lecz wielokrotny. A w tym iterowym, wielokrotnym właśnie dylemacie więźnia w przypadku grupy przestępczej jest oparte na kalkulacji, że tak powiem, zaufanie wzajemne, bo działa strategia wet za wet i skutecznie póki co chroni sprawców. Natomiast odrzuciliśmy w pierwszym z trzech już opublikowanych filmów o Iwonie Wieczorek od razu na początku pojedynczego sprawcę. Bo wydawało się, że to nieprawdopodobne, bo jakby miał działać niezauważonym przez nikogo i tak skutecznie, że do dziś pozostając niewykrytym. Jakby miał ukryć ciało tak skutecznie. Przypomnijmy, że policja kilkakrotnie z coraz to nowszym sprzętem i wyszkolonymi psami przeszukiwała potencjalne miejsca ukrycia ciała Iwony Wieczorek. Przeszukiwała park Regana. Po raz kolejny spójrzmy jednak na ten zapis monitoringu z dnia, pewnie też faktycznej godziny zaginięcia Iwony Wieczorek. Co widzimy na pierwszym planie? Iwonę Wieczorek i niejakiego ręcznika? Nie. Na pierwszym planie jest kabel. Zapewnie elektryczne, choć raczej indywidualna partanina, ale zaizolowany, zabezpieczony przed deszczem, zapewne doprowadzający prąd na wydmę. W każdym razie między wejściem na plażę numer 63 i kolejnym. Tak, ale po co? Wrócimy do tego za chwilę. Póki co zauważyliśmy na tym zapisie z monitoringu, pewnie wielokrotnie oglądanym, kabel, który prowadzi z bacówki. Nie, za płota vis-a-vis bacówki. Na plażę, pomiędzy wejściem numer 63 na plażę, a kolejnym, w stronę Gdańska-Brzeźna.
Wracając do pierwszego możliwego rozwiązania, które sugeruje analiza w świetle teorii gier, a ściślej w sytuacji, gdy nie ma dylematu więźnia, nie występuje ta podstawowa, jak powiedzieliśmy, pierwszoplanowa gra, gdy sprawca jest jeden. To najprostsze i zwykle najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, które wcześniej wykluczyliśmy, bo jak miałby to zrobić w parku Reagana i tak ukryć ciało, że do dziś przez ponad 14 lat nie zostało znalezione. Nie braliśmy jednak dotąd pod uwagę, że tragedia mogła się wydarzyć nie w parku Reagana, ale w odwrotnym kierunku, na plaży. Iwona Wieczorek bowiem mogła nie zdążyć skręcić w prawo, bo wszystko mogło się wydarzyć na plaży właśnie, przy wydmach, między 63 a 62 wejściem. Ten szczegół, kabel elektryczny, którego zauważmy dziś na przykład już tam nie ma, może jednak rzuca nowe światło na sprawę i wskazuje nieoczekiwane, nowe dotąd nierozważane rozwiązanie. Otóż ten szczegół, kabel elektryczny, dotąd pomijany, mimo że znajdował się na pierwszym planie, sugeruje, że tam na plaży był potrzebny prąd. Tam między wejściem 63 i kolejnym musiało się coś dziać. Musiała być jakaś może wypożyczalnia sprzętu, leżaków, może sprzedaż ryb, smażalnia ryb, sprzedaż lodów, może wody, może dmuchana zjeżdżalnia, czy coś innego związanego z latem, plażowiczami, wakacjami. Pamiętajmy, że był środek gorącego lata. Plaża, temperatura wody w Bałtyku, w Zatoce zapewne przekraczała 20 stopni Celsjusza. Może taką, powiedzmy, mikrodziałalność, nigdzie nie zarejestrowaną, prowadził przez krótki czas właśnie niejaki ręcznik. Pewnie bez owego ręcznika, w słonecznych okularach, może czapeczce, był nie do poznania. Może prąd był poprowadzony dyskretnie i nielegalnie i nie pierwszy raz od kogoś, kto zwykle latem w ten sposób udostępniał elektryczność różnym w tym miejscu nabywcom, którzy latem prowadzili w tym miejscu między 63 a 62 wejściem na plażę jakąś pewnie czasową, żeby nie powiedzieć chwilową, mini działalność. Zakładam, że wtedy w 2010 roku po raz ostatni w tym miejscu. Stąd później kolejne lata nie nasuwały już takiego rozwiązania. Kabla już tam pewnie więcej nie było, a przynajmniej nie dostarczał już nikomu prądu. Może niejaki ręcznik szedł za Iwoną i może na wysokości tego właśnie kolejnego wejścia, numer 62, szybko pochwycił ją siłą, ale nie w stronę parku czy w parku, ale w drugą stronę, na plażę. Szum morza, mewy, wczesna pora, działanie z zaskoczenia mu sprzyjały. Skrzywdził dziewczynę, niezauważony przez nikogo, może prawie nikogo. Ktoś mógł coś widzieć, domyślać się, ale może działał dylemat wolontariusza. Niekoniecznie do dziś, może prąd czerpał od jakiejś starszej, nieżyjącej już dziś, dorabiającej w ten sposób do emerytury osoby stamtąd. O dylemacie wolontariusza była mowa i wyjaśnienie w pierwszym i trzecim filmie. Krótko mówiąc, to osoba, która coś wie, coś widziała i chciałaby, żeby sprawa wyszła na jaw, ale nie chce się angażować. Nie chce się mieszać do sprawy. W każdym razie ktoś, może niejaki ręcznik, mógł skrzywdzić Iwonę właśnie w tym miejscu, na plaży między 63 a 62 wejściem, gdzie był doprowadzony prąd i gdzie musiała być jakaś osłona, zadaszenie, które mógł też w każdej chwili zwinąć. Stąd do dziś ta osoba nie została znaleziona. Możliwe, że był obcokrajowcem. To wydaje się nawet zgodne z historią gier. Nie przeczą takiemu ewentualnemu biegowi wydarzeń też pozostałe okoliczności, poza jedną, która jej nie wyklucza, ale też no, nie sprzyja. Mianowicie ręcznika ponoć zarejestrował monitoring po 2 godzinach idącego w kierunku przeciwnym, ale może chciał być zarejestrowany, jakby w drodze powrotnej. Skręcił gdzieś na plażę i wrócił tam. Rekwizyt, jaki stanowił ręcznik, przedmiot, pewnie nie był przypadkowy. Jeżeli to był sprawca, to musiał to być nie jego pierwszy raz. Wiedział więc, jak zacierać ślady i mylić tropy. To nie był 20-latek, raczej sądząc z zapisu ponad 40-letni mężczyzna. Zatem okoliczności generalnie budują prawdopodobieństwo takiej ewentualności. Nie chcę używać słowa hipotezy, bo może mamy za mało danych, żeby budować całą narrację, ale zauważmy te okoliczności. Przede wszystkim nieznalezienie ręcznika, człowieka ręcznika, przez tyle lat, co może sugerować jego udział w zbrodni. A brak działania dylematu więźnia, że to był nie tyle udział, co jego wyłączne sprawstwo. Pozostałe ważne okoliczności mogące wskazywać na trafność to brak śladu po Iwonie Wieczorek w parku Reagana,
brak postawienia w stan oskarżenia bliskiej Iwonie Wieczorek osób. I przede wszystkim ostatni zapis monitoringu, uwidaczniający i Iwonę, i tego tajemniczego, nieodnalezionego do dziś mężczyznę, no i usytuowany na pierwszym, choć jakby niewidocznym planie, kabel elektryczny. To może więc być jednak alternatywne rozwiązanie tej sprawy. Co Państwo o tym sądzą? Może ta kwestia jednak była już rozważana, może wiadomo, po co był ten kabel i kto tam jakąś ewentualną działalność, czy w ogóle działania prowadził. Tyle teoria gier w praktyce zbrodni.